Zobaczyć, jak się żyje na terytorium autonomii palestyńskiej. Obejrzymy Kościół Narodzenia w Betlejem. Zapraszamy na wyprawę po Bliskim Wschodzie. Chciałem zobaczyć świat. Uwielbiam romantyczne podróże pełne przygód. Zbudowaliśmy łódź. I teraz przemierzamy oceany. Zapraszamy Was w podróż na odległe lądy. Od kilku lat żeglujemy po Morzu Śródziemnym. Dotarliśmy do jego wschodniego brzegu, leżącego w odległości 3218 km od Gibraltaru. Zeszliśmy na ląd w Hajfie w Izraelu, a teraz przypłynęliśmy do Herzliji, w pobliżu Tel Awiwu. Stamtąd wyruszymy do Jerozolimy, ale najpierw spotkamy się z żeglarzem, który przypłynął do Izraela z drugiego końca świata i znalazł na przystani w Herzliji swój drugi dom. Przypłynęliśmy Oceanem Indyjskim z Tajlandii przez Morze Czerwone. Zwiedziliśmy Bliski Wschód. Myśleliśmy, że zatrzymamy się w Izraelu tylko na 5 dni, żeby uzupełnić zapasy jedzenia i paliwa. To było 2,5 miesiąca temu. Zostaliśmy na dłużej, bo nam się tu spodobało. To wspaniały kraj, zamieszkały przez niesamowitych ludzi, którzy mają dużo zapału i wierzą w to, co robią. Potrafią się cieszyć życiem. Większość ludzi w telewizji widziała tylko kamienowanie i pustynię. Tel Awiw to niesamowite miasto. Jesteśmy w jego północnej części. Przechadzając się wzdłuż plaży w Tel Awiwie, można się poczuć jak w Rio de Janeiro. Tu jest zupełnie inaczej niż w innych krajach Bliskiego Wschodu. Bardzo się tutaj dba o względy bezpieczeństwa. Trzeba wziąć to pod uwagę. W tym kraju można się spodziewać kontroli nawet w centrum handlowym. Przeszukują torby i badają ludzi wykrywaczami metalu. Dzięki częstym kontrolom rzadko dochodzi tu do ataków przemocy. Za namową Larry'ego wybraliśmy się do Tel Awiwu. Powiedział nam, że to nowoczesne miasto tętniące życiem. W Izraelu nawet uliczni muzycy są światowymi ludźmi. Gdy powiedzieliśmy jednemu z nich, że jesteśmy Kanadyjczykami, zagrał nam zimową piosenkę i poczuliśmy się jak w domu, pomimo 34-stopniowego upału. Czwartki i piątki odbywa się targ rękodzieła, na który przyjeżdżają artyści z całego kraju. Można tu kupić prawie wszystko. Co ona sprzedaje? Portfele z surowców wtórnych i rzeczy z plastiku. W życiu czegoś takiego nie widziałam. To miło, że ktoś wymyślił fajny sposób na ochronę środowiska naturalnego. Wspaniale. Lubię zbierać różne przedmioty, które nikomu już nie są potrzebne. Zaczęłam się nimi bawić. Robię torebki, teczki na dokumenty, piórniki i kosmetyczki.
and things, pencil cases and makeup cases. And what are they made of? Z czego są wykonane? Z kartonów po mleku, torebek po mące, kawie lub cukrze, albo z nadmuchiwanych materacy i rękawków. Wykorzystuję wszystko, co mi ludzie przyniosą. Bardzo to lubię, bo za każdym razem robię coś innego. Wszystko zależy od tego, jaki dostanę materiał. Wymyślam różne kombinacje. To bardzo miło, że robisz coś dla środowiska naturalnego. Bardzo ci na nim zależy? Tak, ale nie łudzę się, że w ten sposób ratuje Ziemię. To raczej forma edukacji ekologicznej. Podoba mi się przetwarzanie zużytych przedmiotów i dawanie im nowego życia. Na tym targu można również kupić świeże warzywa. Wybraliśmy się na lunch do typowego izraelskiego fast foodu. To prawdziwy izraelski falafel. Smażona pasta z ciecierzycy, chleb i warzywa. To bardzo zdrowy posiłek. Falafel najczęściej jest wypełnieniem kanapek z chleba pita. W Izraelu popularnym posiłkiem jest również szarma, kanapka z pieczonym na wolnym ogniu mięsem. Szarma i falafel są uważane w Izraelu za narodowe potrawy. Mimo że pochodzą z Turcji, mają arabski rodowód. Trochę ostrego sosu, frytki, mięso, warzywa i sałata. Typowy fast foodowy lunch. Pieką mnie usta. To dobry znak. Co robisz, Jean? Zamawiam dodatki. Ostre papryczki są bardzo dobre. Nie ma jak koszerne ogórki. Pięknie to wygląda. Można też dodać paprykę i oberżynę. Coś takiego można zjeść tylko w Izraelu. Nie widzieliśmy tego w innych krajach arabskich. To bardzo miła odmiana. W Jerozolimie zachowało się wiele zabytków z czasów Saladyna, który w 1187 roku wypędził z miasta krzyżowców. Rozpoczęto wtedy przebudowę Jerozolimy. Podzielono ją na cztery dzielnice: armeńską, chrześcijańską, w której znajduje się bazylika Grobu Świętego, muzułmańską, w której znajduje się kopuła na skale i meczet Al-Aqsa, oraz żydowską z murem zachodnim. Co to jest, Bill? Dwa kawałki papieru. Nasi znajomi z Kanady poprosili nas, żebyśmy zostawili na murze zachodnim karteczki z prośbami do Boga o zdrowie i szczęście dla swoich rodzin. Zaraz je złożę i wcisnę w szczelinę w murze. Później wyślemy maile do Kanady i Stanów Zjednoczonych, żeby zawiadomić przyjaciół o tym, że zostawiliśmy karteczki na murze zachodnim. To najświętsze miejsce judaizmu. Mur zachodni w Jerozolimie, zwany jest również ścianą płaczu. Żydzi się tu modlą i płaczą. Podobno te kamienie są pozostałością świątyni Salomona, która w 70 roku została zniszczona przez Rzymian. Tysiące ludzi przychodzą tu, żeby się modlić. Żydowskie rodziny z całego świata często odwiedzają to miejsce przy okazji bar mitzwy swoich 13-letnich synów. To ceremonia przyjęcia do społeczności religijnej. Do głównej ściany mają dostęp tylko mężczyźni. Tylko jej część dostępna jest dla kobiet, które przyglądają się swoim synom podczas bar mitzwy. Come on.
muzułmańskiej i chrześcijańskiej dzielnicy Starej Jerozolimy odnaleźliśmy Via Dolorosa, uliczkę, którą według chrześcijan szedł Jezus dźwigając krzyż. 14 stacji przypomina o tym, co się działo podczas drogi krzyżowej. Stacja trzecia. Jezus upada po raz pierwszy. Metalowe tablice wskazują stację wszystkim, którzy podążają drogą krzyżową. Pięć ostatnich stacji znajduje się w Bazylice Grobu Świętego. Według chrześcijan jest to miejsce śmierci, złożenia do grobu i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Świątynią opiekują się duchowni z pięciu kościołów: rzymskokatolickiego, grecko-ortodoksyjnego, jakobitów, koptyjskiego i syryjskiego. Każdy ma swoją część w tym kościele. Co ciekawe, etiopscy mnisi mieszkają na dachu. Zostali wygnani z kościoła 200 lat temu. Na wzgórzu świątynnym muzułmanie przez wiele stuleci budowali kopułę na skalę nieopodal meczetu Al-Aqsa. Wierzą w to, że właśnie z tego miejsca Mahomet wstąpił do nieba na skrzydlatym koniu. To dla muzułmanów trzecie co do świętości miejsce na ziemi po Mekce i Medinie w Arabii Saudyjskiej. Rozejrzymy się tu trochę. Jakie interesy? Mamy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Były problemy? Nie, i mam nadzieję, że ich nie będzie. No cóż, nie mam nic więcej do powiedzenia. Wszystko można zobaczyć na własne oczy. Wielu arabskich biznesmenów, z którymi rozmawialiśmy, odczuło skutki zakazu podróżowania na zachodni brzeg Jordanu. Pensjonat w Jerozolimie, w którym się zatrzymaliśmy, był prawie zupełnie pusty. Zapłaciliśmy za pokój tylko 50 szekli, czyli około 12 dolarów. Izrael kontroluje strefę Gazy, zachodni brzeg Jordanu oraz Półwysep Synaj od wojny sześciodniowej w 1967 roku. Obecnie na zachodnim brzegu mieszka prawie 2,5 miliona Palestyńczyków. W ciągu ostatnich 30 lat zamieszkało tam ponad 200 tysięcy żydowskich osadników. Żeby zapewnić bezpieczeństwo żydowskim osadnikom mieszkającym przy granicy, w 2002 roku Izraelczycy zaczęli budować mur, który oddzieli Izrael od zachodniego brzegu Jordanu. Myślałem, że nie będzie już żadnych murów po tym, jak w 1989 roku runął mur berliński. Mamy 2005 rok i znów powstaje mur dzielący ludzi różnych kultur. Kiedy zbudowali ten mur? Zaczęli 2 lata temu. Dlaczego go budują? Izraelczycy twierdzą, że ze względów bezpieczeństwa. Ale jestem pewien, że nie chodzi o bezpieczeństwo, tylko to samo, co w Berlinie. Tam też był kiedyś mur. Nie chciałbym mieć takiego płotu w ogrodzie. Jesteśmy w Betlejem. Kościół Narodzenia wybudowano w miejscu, w którym urodził się Jezus Chrystus. Właśnie wchodzimy do groty, w której narodził się Jezus. Ołtarz katolicki znajduje się naprzeciwko żłóbka. Nazywany jest ołtarzem Trzech Króli. Inaczej sobie wyobrażaliśmy to miejsce. To dla nas duże przeżycie. Tu jest bezpiecznie, nie ma problemu. Warto przyjechać do Ziemi Świętej, żeby zwiedzić Izrael, Palestynę i zobaczyć świątynię. To naprawdę bezpieczne miejsce. Pan jest Arabem? Arabskim chrześcijaninem i Palestyńczykiem. To dość skomplikowane. Trochę trudno to zrozumieć. Jestem Palestyńczykiem, bo mieszkam w Palestynie. Jestem Arabem ze względu na moją kulturę i język i chrześcijaninem ze względu na moją wiarę.
Mamy wiele wspólnego z innymi Arabami, ale odróżnia nas od nich to, że jesteśmy chrześcijanami. Kultywujemy chrześcijańskie tradycje i wiarę. To jest plac Żłóbka. W 2000 roku podczas wizyty w Betlejem papież odprawił tutaj mszę. Później zaczęły się problemy, ale teraz znów przyjeżdżają do nas turyści. Mamy nadzieję, że będą nas odwiedzać chrześcijanie z całego świata. Warto zwiedzić tę świątynię, bo to bardzo ładne miejsce. Wpadliśmy na chwilę do sklepu należącego do przyjaciela naszego kierowcy. Nie ma w nim zbyt wielu turystów, tak samo jak na placu Żłóbka. Dla muzułmanów jest to ręka Fatimy, dla chrześcijan ręka Boga, a dla Żydów ręka Hamza, ale dla wszystkich ma takie samo znaczenie. Chroni przed złem i przynosi szczęście. Tak naprawdę nie ma nic wspólnego z religią, to tradycyjna ozdoba. Ceny są w dolarach. Na wszystkie pamiątki dajemy 30% rabatu, z wyjątkiem szopek, bo są z wyprzedaży. Szopka jest najlepszą pamiątką z Betlejem. Ma wyjątkowe znaczenie, bo właśnie tutaj narodził się Jezus Chrystus. Dziękuję. Możecie się rozejrzeć. Przepraszam, że zawracałem wam głowę. Nic nie szkodzi. Następnego dnia w Jerozolimie zastanawialiśmy się, czy jest szansa na rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Poznaliśmy członków organizacji Seeds of Peace, która organizuje spotkania i letnie obozy dla nastolatków trzech różnych wyznań. Nazywam się Dina Kart. Byłam na obozie w 2003 i 2004 roku. Mam 16 lat. Mieszkam w Jerozolimie i jestem chrześcijanką. Mam na imię Yossi, mam 18 lat. Mieszkam w Jerozolimie. Niedawno skończyłem szkołę. Byłem na obozie w 2002 i 2003 roku. Jestem izraelskim Żydem. Nazywam się Asil Musa, mam prawie 19 lat. Byłam na obozie w 2002 i 2003 roku. Jestem Arabką pochodzenia palestyńskiego z Izraela i muzułmanką. Chciałam poznać Izraelczyków, bo od dziecka słyszałam o nich bardzo wiele złych rzeczy. Chciałam się przekonać, czy naprawdę są tacy źli. Myślę, że nie można nikogo oceniać, dopóki się go nie pozna osobiście. Nie byłam tak otwarta jak Dina, gdy przyjechałam na obóz. Na początku pomyślałam, że taki wyjazd pomoże mi się dostać do koledżu. Postanowiłam, że nie będę się przyjaźnić z Izraelczykami, że będę rozmawiać tylko z Palestyńczykami i Arabami. Gdy znalazłam się w sali, obok mnie po prawej stronie spała dziewczyna z Izraela, a po lewej Amerykanka. Pomyślałam wtedy, że gorzej być nie może. Na początku nie mówiłam Izraelczykom nawet dzień dobry, ale potem się to zmieniło. Zanim pojechałam na ten obóz, przyjaciółka powiedziała mi, że ta organizacja to pralnia mózgów i że po powrocie z tego obozu będę kochała Izraelczyków. I mówiła, że wcale nie okupują naszej ziemi. Powiedziałam jej, że zobaczymy. Po obozie chciała się ze mną spotkać. Powiedziałam jej, że nic się nie zmieniło, z wyjątkiem tego, że jestem o wiele bardziej przywiązana do moich palestyńskich korzeni. Przed tym obozem mama często opowiadała mi o historii, ale w ogóle mnie to nie obchodziło. Teraz bardzo interesuję się polityką i przywiązuję wagę do wszystkiego, co się tu dzieje. Współczuję Izraelczykom, gdy wybuchnie jakaś bomba. Traktuję ich jak przyjaciół, bo oni też są ludźmi. Trudno było mi to wytłumaczyć moim przyjaciołom, bo oni nie mieli takich doświadczeń jak ja na obozie. Nadal trudno się z nimi o tym rozmawia. Patrzyłem na wzgórze świątynne i myślałem o tym, że kiedyś było dla Żydów ważnym miejscem kultu, a teraz stoi na nim meczet. Zrozumiałem, że jest ono świętym miejscem również dla kilku moich przyjaciół. Patrzę na nie zupełnie inaczej niż kiedyś. Szanuję tradycje i wiarę innych ludzi.
Czy po tym obozie zmienił się wasz stosunek do ludzi i obiektów sakralnych innych wyznań? Tak. Zacząłem ich szanować, bo szczerze mówiąc, wcześniej wcale ich nie szanowałem. Bardzo mi przykro. Poznałam ich na tym obozie. Oni też są ludźmi. Mają swoją religię i tradycje. A my mamy swoje. Na Ziemi Świętej mieszkają ludzie trzech wyznań. Bez względu na wszystko powinniśmy to uszanować. Młodzież z organizacji Seed of Peace towarzyszyła nam podczas ostatniego spaceru po Jerozolimie. Yossi nie czuł się zbyt pewnie w arabskiej dzielnicy. Rzadko tu przychodzę. Czasami odwiedzam chrześcijańską dzielnicę. Nie wchodzę do muzułmańskiej. Dlaczego? Żydzi raczej nie odwiedzają arabskich dzielnic, czyli chrześcijańskiej i muzułmańskiej. W chrześcijańskiej dzielnicy odbywa się wielki targ, na który przychodzi wielu moich przyjaciół. Po obozie Seeds of Peace mam mniejsze opory przed tym, żeby się tam wybrać. Czy mogę w takim stroju spokojnie chodzić po Jerozolimie, czy powinnam się jakoś specjalnie ubrać? Muzułmańskie kobiety uważają, że każda muzułmanka powinna mieć zasłoniętą twarz. Ale szanują to, że kobiety innych wyznań mogą się ubierać tak, jak im się podoba. Izrael, a w szczególności Jerozolima, mają bogatą historię i tradycję. Ale ze względu na napiętą sytuację na zachodnim brzegu Jordanu, można napotkać na wiele trudności. Miejmy nadzieję, że tacy ludzie jak ci z organizacji Seeds of Peace przyczynią się do tego, że na tej ziemi zapanuje kiedyś pokój. Zapraszamy na kolejną wyprawę. Następnym razem opowiemy o Jordanii, Egipcie i Morzu Czerwonym. Wersja polska, Start International Polska. Tekst Paweł Włodarek. Czytał Jan Czernielewski. Lato gosz.